Siema, arcyświry. Już kilka razy wam wspominam o problemach z Savage'em, tak, z HP i małym XS-em, z Savem, a dokładnie z przekładnią i tym, co producent robi, czyli daje tam masę smaru. Skoro już mam rozebraną przekładnię, to pokażę wam dokładnie, na czym ten problem polega, także taki krótki filmik, więc słuchajcie, przekładnia znajduje się w Savie, o, tu w tym miejscu, gdzie się ją wyciąga, tu jest cała przekładnia z silnikiem. Na początku trochę jest śrubkologii, trzeba się z tym zapoznać, gdyż na początku ten mały sawek trochę jest taki skomplikowany do rozkręcenia, ale kilka rozkręceń już będziecie wszystko wiedzieli. Posłuchajcie i wyciągacie, widzicie tą przekładnię. Tak wygląda przekładnia. Tutaj ona jest tam włożona, tak? Mniej więcej tak, tu jest silnik. Więc tu jest przekładnia i w momencie, kiedy rozkręcicie tą przekładnię, posłuchajcie, tu macie te wszystkie zębatki, tu macie tarczę sprzęgła. Tu jest jeszcze, powiedzmy tak, silnik założony z atakiem. No i co? No i producent daje tutaj masę smaru. No i co się dzieje? Posłuchajcie, jeszcze na 2S ten model jeździ. Ja po pierwszym razie, kiedy... No, ale po kolei. Potem dałem 3S i nagle model przestał jeździć. Zaczęło się wszystko ślizgać, więc rozebrałem przekładnię. No i rozebrałem przekładnię, patrzę tutaj sporo smaru, więc dobra, wymieniłem tarczę sprzęgła i tak dalej i jakoś mi jeszcze wtedy to na myśl nie wpadło, że tego smaru jest za dużo. Wszystko założyłem, złożyłem drugi raz, jeżdżę na 2S, ok, na 3S, pierwsza bateria, druga bateria, znowu. No więc znowu rozkręciłem i wtedy, co się rzuciło w oczy, cały tutaj, bo tu zielony smar, dałem zielony smar. Ta tarcza sprzęgła jest zielona, tu jedna, z drugiej strony jest druga. Taka papka, gęsta papka, nie przypominająca do końca smaru. No i domyśliłem się, że po prostu ten smar, to sprzęgło, jeszcze dostaje mocy na 3S, to wszystko po prostu w trimiga się, ta tarcza zdziera, zużywa, robi się ta papka. Więc co? Pamiętajcie, rozkręcamy na początku przekładnie. Wiem, że to może głupie, że trzeba po producencie poprawiać. Ale bierzemy i wszystko dokładnie czyścimy z tej przekładni. I co później? Jak już wyczyścimy tą przekładnię, posłuchajcie, wystarczy dać drobną mgiełkę smaru. Naprawdę leciutko na te zębatki. Nie tyle co producent, bo oni tutaj całą masę smaru nawalili. Jak to jest ten smar, on tu z tą tarczą sprzęgła, no nie współgra zbytnio. Jest to chore i ta tarcza sprzęgła zaraz się zużywa i są problemy. A tym bardziej, że mówię, rozkręcanie tego sawa na początku nie za, że jest takie proste i szybkie. No i mówię, jak już rozkręcicie, wyczyśćcie dokładnie, dajcie drobną mgiełkę smaru jakiegoś i naprawdę to wystarczy i wszelkie problemy się skończą. Także mówię, taka krótka informacja na temat sawa XS-a, który jest naprawdę bardzo przyjemnym i fajnym modelem, no ale trzeba coś po producencie poprawić. Także na dzisiaj tyle w tym temacie. Sayonara, moje drogie rybaczki.